Cześć, dzisiaj chciałabym zacząć nową sagę filmików na moim kanale i będzie ona nosiła nazwę Wyjątkowa Piątka. Pewnie już domyślacie się, o co będzie w niej chodzić. Będzie w niej chodzić oczywiście o to, że będę Wam pokazywać 5 ulubionych produktów z danej dziedziny kosmetycznej. Dzisiaj pokażę Wam 5 moich ulubionych rozświetlaczy. Jeżeli taki pomysł na filmiki Wam się spodoba, to oczywiście będę nagrywać je częściej i też po kolei będę Wam pokazywać na przykład moją wyjątkową piątkę pędzli do twarzy, wyjątkową piątkę szminek, lakierów i tak dalej. Jeżeli coś Wam takiego się spodoba, to albo lajkujcie ten filmik, albo po prostu piszcie w komentarzach. Więc może zaczniemy, nie wiem, czy będę to pokazywała Wam od... Może pokażę Wam od najtańszej do najdroższej. Pierwszym i najtańszym produktem jest to rozświetlacz w płynie z firmy Technic. Jest to Highlights. Możecie go kupić między innymi na stronie urodomania.com i on kosztuje w granicach chyba 8 zł. On jest tutaj w formie pędzelka. I rozświetlacz wygląda tak. On jest raczej taki różowawy. Po roztarciu osiągamy taki efekt. Mam nadzieję, że zobaczycie coś. I teraz co ja o nim sądzę? Jest to naprawdę świetny rozświetlacz. Ja raczej polecałabym go dla osób, które raczej mają suchą skórę, ponieważ to jest rozświetlacz w płynie, ale i tak ja używam go w ten sposób, że po prostu przed przepudrowaniem używam tego rozświetlacza i w tym miejscu raczej staram się już nie pudrować i wtedy ten efekt jest naprawdę taki bardzo ładny. Tylko pamiętajcie, nie używajcie go za dużo, bo czasami ciężko go jest rozetrzeć, jeżeli nałożycie go za dużo. Tworzy bardzo naturalną taflę, która naprawdę bardzo długo się utrzymuje na twarzy i fajnie wygląda, więc za taką cenę myślę, że spokojnie możecie go kupić. Porównywałam go też z Benefitem w Sephorze i kolor ma identyczny, więc myślę, że nie warto przepłacać i kupować High Beam, wystarczy kupić Highlights. Kolejnym produktem, już troszeczkę droższym i nie takim stricte rozświetlaczem, jest to cień do powiek z firmy Inglot, który kosztuje 10 zł. Jest on w kolorze 395 i on już dosyć mocno różni się od tego rozświetlacza z Technic, ponieważ po pierwsze jest on w formie oczywiście pudrowej, a po drugie ma tony bardziej beżowe niż różowe i on jest tutaj i też daje mocniejszy efekt rozświetlenia niż ten Technic, ponieważ ten daje taki bardziej codzienny, naturalny i nie rzucający się w oczy. Natomiast ten już jest dosyć widoczny, ale też daje bardzo ładne rozświetlenie i też bardzo lubiłam go używać swojego czasu. Oczywiście trzyma się na cały dzień, nawet po przepudrowaniu jest ten efekt rozświetlenia. Ja też jestem z niego bardzo zadowolona, dlatego jak widzicie, jest to jedyny cień, który już dotknął dna, ponieważ swojego czasu używałam go codziennie. Więc to jest właśnie ten. Kolejny, troszeczkę droższy, teraz będzie z limitowanki Essence. Niestety nie możecie go chyba dostać, chociaż jeżeli poszukacie w koszyczkach, to jest to możliwe. Ale on kosztował w granicach 13 zł i jest to z tej serii Zmierzchu i on nie ma koloru. Ten znowu jest w innym odcieniu, ponieważ tamten był w różowym, srebrnym, beżowym. Teraz ten jest w złotym i on jest tutaj. Jak widzicie, ma podobne rozświetlenie do tego z Inglota, tylko po prostu jest w innym kolorze. Ale jest go tu więcej, ponieważ jego tutaj jest aż 19 gram i on wygląda tak. I na początku nie chciałam go kupić, ponieważ wydawało mi się, że on ma drobinki. Ale teraz, kiedy się przeglądam, jednak ich nie ma. To jest po prostu zwykła tafla. Jak widzicie, ślicznie się mieni. Też świetnie wygląda policzka, chociaż tutaj musicie uważać, żeby nie nałożyć go za dużo, ponieważ jeżeli nałożycie go za dużo, przynajmniej przy mojej karnacji on wygląda za żółto. Po prostu wygląda jakby taki był pasek złoty. Ale kiedy nałożę go delikatnie, to naprawdę efekt jest świetny, bardzo ładnie wygląda na twarzy i zawsze marzyłam o takim rozświetlaczu w takiej właśnie formie. Żeby to był zwykły, prosty rozświetlacz, bardzo go chciałam. Właśnie mniej więcej kupiłam go tylko dlatego, że on tak ładnie wygląda. Ale na twarzy też bardzo świetnie Cię prezentuje. Przedostatnim rozświetlaczem jest to też rozświetlacz w płynie i jest to rozświetlacz z Revlonu Bear It All w kolorze Pinkable. To jest 370. Ja go kupiłam po recenzji u Maksineczki na Allegro. On kosztuje chyba też w granicach 10-15 zł, ale ciężko jest go zdobyć. I to jest kolejny rozświetlacz w innej tonacji. Jest to tonacja taka właśnie bardziej brzoskwiniowo-różowa, chociaż
Nie powiedziałabym, że to jest podobny efekt rozświetlenia co highlight, ale też jak widzicie świetnie się mini, bardzo ładnie wygląda. Ale powiem Wam szczerze, że jakoś nie używam go często, ponieważ mam go schowanego w pudle i zapomniałam po prostu o nim, ale jeżeli mi się o nim przypomni, to na pewno go używam, ponieważ naprawdę fajny daje efekt i on jest taki bardziej mokry niż highlights, więc też świetnie się sprawdzi do osób z cerą suchą, ale też myślę, że spokojnie możecie go dodać troszeczkę, ale minimalną ilość do podkładu i wtedy nałożyć na całą twarz, ponieważ on nie ma drobinek. To jest po prostu zwykła tafla. Też świetnie wygląda na policzkach. Ze wszystkich po prostu jestem bardzo zadowolona. No i ostatni, najdroższy, mój najnowszy zakup jest oczywiście rozświetlacz z MACA Mineralize Skin Finish w kolorze Soft and Gentle. On już kosztuje 110 zł, więc to już naprawdę jest bardzo duża kwota. I to jest oczywiście produkt wypiekany, czyli mineralny. I on wygląda... Tutaj go możecie zobaczyć. I on już jest bardziej w takiej tonacji troszeczkę brązowej. Chociaż na policzkach go nie widać, ja mam go dzisiaj. Więc naprawdę ja go tam nie widzę. I ja go po prostu uwielbiam. Nie wiem, może nie jest w nim nic takiego specjalnego, co te inne rozświetlacze nie mają, ale ja po prostu zawsze marzyłam o rozświetlaczu z MACA. Mam go i no musiałam podać z tej wyjątkowej piątce, ponieważ od 13 grudnia użyłam tylko i wyłącznie tego rozświetlacza i nie wyobrażam sobie teraz codziennego makijażu właśnie bez tego produktu. Mam nadzieję, że będzie bardzo wydajny. I to tyle, ponieważ no co mogę więcej o nim powiedzieć. Też jest bardzo ładna tafla wody, w żadnym nie ma drobinek. Chociaż jeżeli już miałabym powiedzieć jeden, który ma najbardziej wyraźny, to jednak jest ten highlight. Tu zresztą nie wiem, czy zobaczycie, bo... No jak widzicie, on daje najbardziej naturalny efekt, najmniej widoczny. Jeżeli po prostu chcecie mieć taki naprawdę bardzo delikatny efekt rozświetlenia i nie chcecie rzucać się w oczy, to na pewno ten bym poleciała z tych 5. I to kochani wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione rozświetlacze i czy ta seria Wam przypadła do gustu, czy chcecie więcej takich filmików z tej serii. I co? Do zobaczenia kochani w następnym filmiku. Buziaki, pa!